A ja ładowałem krechy, to było niezłe szambo. A ciężka mego życia miała tylko nim bagno. Jeszcze całkiem niedawno byłem miłośnikiem ganji. Teraz pęka siódmy rok, jestem fanatykiem prawdy. Jeszcze całkiem niedawno, a ścieżka mego życia miała pseudonim bagno. Jeszcze całkiem niedawno byłem miłośnikiem ganji. Teraz pęka siódmy rok, jestem fanatykiem prawdy. Zakończyły się układy i przestępcze działalność. Prosperuję jako syn, chociaż byłem niewolnik i nie kręci nie pomnik, bo zwycięstwo mam na końcu. Dzięki posłuszeństwu prawdzie, prawdzie bez was tego osiągnąć. Dziś nie liczę potknięć, Jezus daje mi energię. Kiedyś byłem pod przekleństwem, dziś mam z tego doświadczenie. Dziś potwierdza mi sumień to, że gram całkiem czysto i podpijam nowe. Niczym hrabia Monte Cristo wpadam na boisko jako napastnik ze sercem wojownika. Łością cię nakarmi, jeśli trzeba, to uraczy życiem, za którym tęsknisz, bo to pocałunek święty, pocałunek śmierci. Wiem, że cię to kręci, bo to fachowcy życia. Chcesz, to zapraszam, królewski styl wita. Na najlepszych bitach ja wybieram te bankery. Oto królewski styl, bez parcia na kamery. Gdzie się nie pojawię, elita diabelska pada. Bo wjeżdżam w to ścierwo z wetą, jak Nicki Lauda. Znowu robię skandal, bo mandat mam do tego. Karawana jedzie pośród psów, które jęczą. Demony mają terror, ja serwuję im swój towar. Bo to skandal, żeby świn przebywały na salonach. Cyferze, oto koszmar, który będzie ci się śnił. A mój oddech na karku będziesz czuł do końca dni. Drodzy przyjaciele, dzień dobry. Witam każdego człowieka, który przechodzi tym miejscem. Witam Warszawo. Warszawa się ponoć budzi do życia, bo zostały zniesione tak zwane obostrzenia. Ale to nieprawda. Nic się nie budzi do życia, bo wszystko na tym świecie jest martwe i pozbawione życia. Dlaczego? Bo wszystko niszczeje, a człowiek żyje i umiera. Umiera i idzie w piach, jak to wielu mówi, i to jest prawda. Idzie w piach ciało, ale duch pozostaje żywy. Prawda jest taka właśnie, że każdy człowiek żyje na tej ziemi i nie wie, po co żyje. Ludzie mają różne teorie. Ludzie się rodzą na tym świecie i ten świat zgodnie ze zwyczajem i tradycją oraz regionem wciska człowiekowi bajkę religijną albo jakąś rytualną, albo kulturową o tym, co z nim będzie po śmierci. To wszystko, te kity i farmazony bardzo dobrze znacie. Farmazony, zwane potocznie religią, są wszystkim dobrze znane. Ja dzisiaj przyszedłem po to z moimi przyjaciółmi, aby rozwiać farmazony religijne i aby powiedzieć wam, na czym polega prawdziwe życie, które nigdy się nie kończy, bo życie się nie kończy. Człowiek tutaj jest na ziemi w ciele, a później umiera i ten duch dalej wędruje. Ja wam zaraz powiem, gdzie wędruje duch, bo jestem człowiekiem, który spotkał się z życiem. Ja się spotkałem z Jezusem Chrystusem w więzieniu w 2014 roku, 7 lat temu. Spotkałem się z Jezusem dlatego, że Go szukałem. Spotkałem się z żywym Jezusem. Nie z tym Jezusickiem, o którym się słyszy i o którym się nie chce słuchać. To ja się wam nie dziwię, że wielu z was nie chce słyszeć o Jezusie, ponieważ ten Jezus, o którym słyszycie, to fałsz. Ja wam dzisiaj powiem o tym Jezusie, który jest prawdziwy i ma moc dzisiaj podnieść twoje życie. Nawet jeśli jesteś człowiekiem, który wydawałoby się, że ma rodzinę, ma pieniądze, ma dobrą pracę, dobrze mu się układa, jest zorganizowany, niby ci się wydaje, że jesteś zorganizowany, ale brakuje ci tej jednej rzeczy. Idziesz do piekła, nie wiesz, co z tobą będzie, nie wiesz, gdzie wylądujesz. Ja ci mówię, idziesz do piekła, bo się z Jezusem nie spotkałeś. Ja się z Nim spotkałem pod celą więzienną. W moim przypadku było tak, że byłem wcześniej narkomanem i przestępcą. Stoczyłem się na sam dół i w więzieniu zawołałem, powiedziałem, Boże, ratuj mnie, bo nie wiem, gdzie idę i nie wiem, co ze mną będzie. I on wtedy do mnie przyszedł. Ja wewnętrznie się rozpłynąłem. Padłem na matę. Powiedziałem, dziękuję ci, Jezus,
że na krzyżu Golgoty wziąłeś wszystkie grzechy moje, moje błędy na siebie. Stałem się od tej pory pod tą celą więzienną wdzięczny za to, że On podniósł moje życie. Prosty akt decyzji. Jezus Chrystus. Jestem żywym przykładem na to, że On żyje i istnieje i zmienia życie. Ale mogę Ci też zaświadczyć tutaj z takiego miejsca pewności i przekonania, że jeśli nie oddasz Mu swojego życia, oczywiście wybór należy do Ciebie. Wybór nie zakaz, każdy ma wybór. Ale wybierasz życie albo śmierć, pamiętaj o tym. Ja wybrałem życie, ja wybrałem życie. Ja wybrałem Króla Królów. Jezus podniósł mnie. I to nie jest pusty slogan. To nie ten Jezus, co w kościele katolickim słyszysz, że się go bierze do gęby. To nie ten Jezus. Ten Jezus nic nie może, bo to kawałek węglowodanów i ciastko. Ale mój Jezus podniósł mnie z mojego martwego życia. Nadał sens mojemu życiu. Urodziłem się martwy duchowo na tej ziemi. Okradałem ludzi, byłem złodziejem i przestępcą. I mówi się, że się ludzie nie zmieniają i to jest prawda. Ale ja się zmieniłem, bo zawołałem do Jezusa. Każdy człowiek, który wezwie imienia Jezus, będzie zbawiony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zamknij się w swoim pokoju. I zrób, podejmij ten prosty akt decyzji. Nie olewaj tego. Nie patrz na religię. Nie mów, że mam taką wiarę i w niej umrę. Prawda, umrzesz w niej, w tej wierze diabelskiej, która nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Wiecie, o co chodzi w Chrystusie? Chodzi o wdzięczność serca. W Chrystusie, w wierze, w chrześcijaństwie chodzi o wdzięczność za to, że On za Ciebie umarł. Jesteś wdzięczny? Wierzysz w to, że wziął na siebie Twoje grzechy? I poszedł na krzyż i został skatowany i zbity za to, żebyś Ty miał życie? Wierzysz w to, że zrobił to dla Ciebie? Wierzysz w to? Jesteś wdzięczny? Jeśli nie, to idziesz do piekła. Jeśli tak, to jeszcze dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Jeżeli masz chorobę, to ja Ci dzisiaj mówię o tym, że możesz jej nie mieć. Ja Ci mówię dzisiaj, przyjdź tutaj na to miejsce. A ja się o Ciebie pomodlę i będziesz zdrowy. I będziesz uzdrowiony z każdej choroby. Będziesz wyciągnięty z każdego nałogu, tak jak i ja zostałem wyciągnięty i wyciągani są ludzie, którzy do mnie przychodzą. Nie poddawaj się, nie wstydź się, nie mów, kiedyś się nawrócę. To diabelskie zwiedzenie, nigdy się nie nawrócisz. Dzień zbawienia jest dzisiaj. Amen.